Dobry, dobry, hej, hej, 14 witam, odcinek, a już witam, mi się wcina, to jest gość ma parcie na szkło, była prośba, żeby brać ludzi z elit, ja, to jest taka elita, że ja nawet nie wiem, jak on się nazywa tak naprawdę, bo za chwilę ci Marcin wytłumaczę, czemu tak? Inkognito. Marcin Starzewski czy Staszewski? Witam serdecznie. Starzewski, Marcin, kłaniam się serdecznie. No to teraz, jak sobie skautujesz później, bo znamy się już z półtorej roku chyba. Wiem, chodzi o literówkę, nie? Tak, chodzi o literówkę i teraz jest najlepsza literówka, wiesz jest jaka? Szukam sobie zawsze o każdym zawodniku coś tam, gdzie grał, co zrobił, no jakieś liczby, cyferki, no wiesz, takie fajne magic momenty i znalazłem. No. Marcin Starzewski, napastnik FC Forteca, wartość 50 tysięcy euro. Kurczę, to nie wiedziałem. Ale 93 rocznik i coś mi się tu no to nie, nie, to na pewno nie. To, no, nazwisko, nie no, na chwilę wiesz. Nazwisko jest popularne, ale... Czyli tak. Trzeba tam którąś ze stronek wyprostować z tej literówki. Marcin, jak już sobie tak rozluźniliśmy się, teraz obecnie grałeś w dwóch ligach. Zgadza się. Czwarta liga, bardzo fajnie, o tym za chwilę będziemy rozmawiać. A powiedz mi w ogóle, skąd się wziąłeś w Krakowie? Bo z tego, co ja wiem, a inni nie wiedzą, znowu ty nie pochodzisz z Krakowa, a znowu pochodzisz z Podkarpacia. Jak to mówią Podkarpacie, wariacie. No, opowiedz. Tak, pochodzę z Podkarpacia, dokładnie z Przemyśla. No i dość długo tam w sumie byłem. Tam też nie wiem, jak skautowałeś, to tam też grałem w lidze amatorskiej, jest taka liga. Ale jako Marcin Starzewski, Stachewski, Staszewski, czy... Starzewski. Tam było normalnie, tak? Tam było tam cyrylicą na tym podpisali. W zgłoszeniu, nie wiem, może źle to przeczytali, może było niewyraźnie napisane, no i dlatego tak zostało przez Staszewski. A to nie trzeba teraz zgłosić jako walkowery, bo ja nie wiem, ty grasz... No dobra, no i w tym Przemyślu też sobie grać, ale mówisz tylko ligi amatorskie, czy były tam jakieś Polonia, no, Przemyśl? No wiadomo, że gdzieś tam się zaczęło od małego, jak kadeci i tak dalej. Jacyś fajni ludzie, z którymi grałeś? Fajni ludzie, no bo ogólnie zaczęło się tak... Nazwiska wymieniaj, bo my chcemy nazwiska. Szybko jestem związany od małego, bo wiadomo, Polonia Przemyśl odnosiła tam sukcesy. 9-4, 9-5 wicemistrz Polski, nie każdy może wie. No i to tak wtedy człowieka nakręcało na tą koszykówkę, no i tam rodzice gdzieś mnie zapisali, uczęszczałem do kadetów, później to się jakoś tak, miałem mocną konkurencję może, że tak powiem, w tym roczniku. No, kto tam grał? Opowiedz, kto grał? Przemek Stecko na pewno, bo to jest chyba mój rocznik, albo on jest 8-5. Starzewski, Stachewski. Starzewski, gdzie... Zakończyła się jego przygoda. I to będę musiał z Przemkiem No zjeżdżać. Dawne lata to były, także naprawdę nie pamiętam. Stąd się wziąłeś w Krakowie i w ogóle w amatorskich ligach? Do Krakowa przyjechałem chyba 5 czy 6 lat temu. Jakoś tak postanowiłem coś zmienić. No i przyjechałem za pracą, miałem tu takiego w sumie znajomego, który mi tutaj pomógł. No i znalazłem pracę, no i zostałem i jestem w Krakowie, no i ta koszykówka gdzieś cały czas się przewijała, prawda, w tych ligach amatorskich. Ale żeby to wyjaśnić po raz ostatni. Tak? Bo teraz w wywiadzie jesteś w dresie piłkarskim, nie? Czyli to nie, jest no. FC Forteca, na pewno. Nie, to jest bluza Regaty, jak już mamy reklamować produkt. Okej, lokowanie produktu. Nie jest żadnego klubu. Dobra. Piłkę nożną też lubię, no ogólnie interesuję się sportem, nie tylko koszykówką, ale tak jakby to można było powiedzieć, ogólnie. Dobra, ale w FLS-ie nie grałeś. Czym? FLS-ie. Nie grałem. Nie grałeś, dobra. Mówisz 5 lat w Krakowie, my się znamy z półtorej, chyba 2. O twojej magicznej rączce za 3 to za chwilę opowiem i kto nie wie, ale myślę, że trochę osób kojarzy. A skąd się w ogóle wziąłeś w ligach amatorskich? Bo... No tak jak i... mówię, taka szykówka gdzieś była cały czas, no i wiedziałem, że w Krakowie na pewno są jakieś ligi, no i trzeba było tylko poszukać. Tam znalazłem gdzieś na jakimś ogłoszeniu, że szukają do drużyny, rekrutację, można tak powiedzieć. No i przyszedłem na trening biało-czarny. Pozdrawiam chłopaków z tej ekipy, no bo dzięki nim tak naprawdę mogłem zacząć grać w lidze KNBA. A nie byłeś wcześniej zgłoszony do Leci Kulka? Byłem zgłoszony, ale z nimi chyba nie zagrałem. Nie zagrałeś, patrz, ja wiem więcej niż ty. Zapomniałem o nich, no bo to był taki, no chwilę z nimi trenowałem, może tak, trenowałem z nimi, ale jakoś z nimi nie zagrałem, już nie pamiętam dokładnie, jak to było, ale... Nie było listu czysto. Faktycznie zgłoszony tam byłem. Tak. No byłeś, dobra. Ci biało-czarni, bo to jest zespół, który też znam dość dobrze.
jeszcze zanim ty tam byłeś, to zawsze była huśtawka między czwartą ligą a trzecią, takie balansowanie na krawędzi. Teraz czwarta liga, sezon jak wiemy bardzo długi, no bo różne rzeczy się dzieją na świecie, ale biało-czarni bilans 3-0. Czy nie? Czy 2-1. No, czy 2-1, czy 3-0? Wiem, że zagraliśmy pierwszy. Ja obstawiam 3-0, a ty? Pierwszy mecz wygraliśmy, później był walkover, a ani ja, ani ty nie zgadzamy. Co ty mówisz? 1-1, Macie. No 1-1, bo jeden był... No tak naprawdę nie. Zagraliśmy, bo niby jeszcze później nie. Się wznowiło, ale myśmy mieli takiego pecha, że nie wznowiliśmy, bo w drugim meczu mieliśmy walkovera, a w trzeciej kolejce pauzowaliśmy, czyli zagraliśmy tak naprawdę jeden mecz. I tutaj... Czyli zagraliście tylko w marcu? Tak, bo w tej wznowionej nie zagraliśmy, no bo tak jak mówię, pierwszy mecz był walkover, a następny pauzowaliśmy przepisowo. A jak walkoverem, to przyszliście pełnym składem? Cały zawieszony. Wiem, a na ten walkover to pełny skład był, czy jak? Sześciu było. Sześciu, dobra, tak na poważnie teraz. Bo to była długa przerwa, nie? W ogóle jak biało-czarni się zapatrywali po tym pierwszym, wiadomo, tam lockdownie, gdzie ludzie w Polsce naprawdę przez chwilę chyba żyli w panice dość mocnej. Wróciliśmy, czy mieliśmy wrócić w październiku, z tego co mówisz nam, biało-czarnym się nie udało tak naprawdę, no bo walkover i pauza. Wy jakoś tam, nie wiem, byliście na tak, żeby grać, nie chcieliście? Tak, bo myśmy się tym właśnie zajarali, że jest możliwość powrotu i akurat, że tak się ułożyło, że walkover i ta kolejka przepauzowaliśmy, ale byliśmy gotowi tam. Chyba jedna osoba coś tak się wahała. No ale takich 5-6 mieliśmy do gry na pewno. Niestety trochę szerszego składu brakowało. Okay. Więc tak ogólnie w tej czwartej lidze, no myślę, że poziomem jesteśmy na trzecią ligę, ale składem czasem no, w 5 nie da się, już tak graliśmy, mieliśmy wyrównane mecze, no i czasem odcinało prąd i się nie udało. Nie da się w 5. Ciężko jest wygrać w 5, o tak powiem. Ciężko, a wiesz, że jeszcze ciężej w 4. To się zgadza. To się zgadza, dobra. A teraz od października mamy połowy października sezon przerwany. Czy wy od marca, jak się zapatrujesz w ogóle na jakiś powrót? No nasza drużyna, wiesz tam, każdy ma licencję i gdzieś trenuje, że tak powiem. No. Potykamy się, no i czekamy na wznowienie w tych rozgrywek. Czyli biało-czarni to... znowu na tak. Tak, my jesteśmy na tak, my zawsze byliśmy na tak i te maile tam wychodziły od nas, że jesteśmy gotowi. Okej. Okay. Za chwilę może dam ci prawo głosu i wypowiedzi, jeśli chodzi o jakąś skalę porównawczą, dlatego też, że no, kilka sezonów zaliczyłeś w drugiej lidze amatorskiej, tak? Czyli w biznes lidze. I tam są takie słynne mecze, naprawdę, bo to jest 0-10 za 3, 0-12 za 3, czyli dokładnie. Jak to się robi? Jak to się robi? To jest kamera spadła, rozumiem. Aż kamera spadła z wrażenia, czyli co się... Jak to się robi, Marcin, na poważnie? To się robi normalnie, no bywają takie dni, że się po prostu rzuca, nie wpada i chce się przełamać, ale no w głowie nie można tego mieć, że nie wpada, tylko jest pozycja, no to trzeba rzucić, bo strzelec ma rzucać, prawda? Tak, a tak na poważnie jeszcze, ty wolisz rzucać za 3 i zawsze tam, niż za 2, bo tak z twojej statystyki chyba dość mocno, teraz na poważnie mówię, to mówią, bo sobie przeskautowałem, no to w każdym sezonie KNBA, który rozegrałeś, to jest ponad 20 celnych trójeczek, czyli to tam między 2-3 celne rzuty w każdym meczu się kręci, nie? W biznes lidze oprócz tych dwóch meczów, które ci wypomniałem, kapitalnych, no to też były mecze, w których wpadało kilkukrotnie. No tak jak mówię, no raz wpada, raz nie wpada, to już nie będę mówił, że... Ale trumna parzy? Zawodnikom w profesjonalnych ligach też nie wpada, no. Bo ostatnio tam hejtowali Garbacza, że miał 0-10 czy coś. Ale takie życie, nie? A widziałeś w NBA dzisiaj... To powołany, także wiesz. No, a w NBA dzisiaj widziałeś koleczkę, co zrobił w nocy? Nie, w NBA dzisiaj wyników nie patrzę. Patrzyłem tylko na Chicago, wiem, że wygrali. Bo tam ze skautu i bo tam był taki, co? 9 trójek zapalił. Ale na poważnie jeszcze. Trumna parzy? Wracając do swojego pytania, no. Też przytrafiła mi się tam jakaś kontuzja kolana pewnie w większości sportowców. I bardziej mam taki trochę uraz do tego wchodzenia pod kosz, siedzi gdzieś to w głowie. I tak no, kilka lat temu jakoś stwierdziłem, że może będzie trzeba próbować dalej kosza, czyli za 3. Sprawia mi to przyjemność, bo nie jest to takie łatwe, jak nie wiem, spod kosza czy coś, chociaż wiadomo, to też ciężko czasem trafi. No i lubiłem takich strzelców dystansowych bardziej, na tych podległych, jak NBA Reggie Miller, czy Michael Jordan, Steve Kerr, czy coś, na nich tak bardziej. Po prostu mnie to tak
jest to coś. Nie? Dobra, tu grając w kadecie w Polonii Przemyślnie nie było rzutu zasadnia za trzy? Było, nie, no bo myślałem, że... No, ale to też wiadomo, że koszykówka się zmienia, w tamtych latach trochę inaczej koszykówka wyglądała, teraz trochę inaczej też wygląda. Dobra, a teraz to pytanie, o którym wspomniałem, jeśli miałbyś porównać te dwie ligi, o poziomie może ciężko mówić, bo to chyba każdy wie, ale jeśli chcesz, to proszę bardzo, bardziej jeśli chodzi o, wiesz, porównanie tego, co ty jako zawodnik, amator, grający w jakimś stopniu pewnie dla przyjemności, fanu, rozrywki, rozładowania się, odreagowania, co dostajesz od tych lig, czego ci brakuje? Zamieniam się w słuch. To zacznę od pierwszej ligi, w której zacząłem, czyli NBA. Wiadomo, że jest to, ta liga trochę ma swoją historię, prawda, i ona trochę już trwa. Na pewno no, plusem jest to, jak większość ludzi mówi, że po prostu w lidze biznesu jest zatrzymywanie czasem, jest to takie zabieranie trochę tej koszykówki, no bo jednak gramy trochę krócej, prawda? Niektórzy przy wyniku stykowym to ten czas jest tam jakoś zatrzymywany, ale przy większym prowadzeniu no, to drużyny po prostu, nie wiem, do tych osobistych podchodzą, tak piłka leci na aut, to nikt się nie śpieszy i tak dalej, więc jest to trochę zabierane. Na pewno ta hala była lepsza do gry. Oni grali na dwóch, na Tauron Arenie i na Krakowi. Wcześniej na Krakowi, jeszcze wcześniej na Kolnej, no. Tak, to na Kolnej mi nie dało grać. Nie dane było grać. Okay. Wiadomo, że te hale są większe, są przestrzenne. Na Krakowi no trochę to malowanie, czarna płyta tej hali. No ale jest to wiadomo do przyzwyczajenia, no tam jednak Krakowia rozgrywa w drugiej lidze swoje mecze tam, nie? Jakieś drużyny grają, więc po prostu kwestia przyzwyczajenia, ale no takie pierwsze wrażenie dla oka jest inne, no i za dużo jest tych linii, ale idzie się do tego przyzwyczaić. Wolisz grać na dużych boiskach No bo... znaczy, no na AGH-u jest trochę no inaczej się to gra, jest ciaśniej. No właśnie, trochę wąsko, nie? Jest troszkę wąsko. Dla ciebie jako strzelca za trzy bardziej o to mi chodzi, wiesz? No tam przy liniach bocznych jest dość wąsko. No, no bardziej tam dla graczy, którzy penetrują, no też nie mają się za bardzo gdzie tam rozpędzić i wkręcić. No ale znowu tam chyba jest krótsze boisko i jest bardziej szybsze, tak można szybciej przejść do ataku, jest krótsze boisko. To wyniki też są wyższe w lidze KNBA niż w lidze biznesu, no i to ze względu pewnie na to zabieranie czasu. No poziom sędziowania, no to jest, uważam, że ten sam, no bo sędziują tutaj ci sędziowie tacy sami jak w KNBA i w lidze biznesu, więc poziom jest podobny. Różnie to bywa, ale no to do sędziów, to nigdy się raczej meczu nie przegrywa przez sędziów. Chyba, że jest tam jednym punktem, jest jakiś tam blizdek czy coś, ale raczej się przez to nie przegrywa i oni nie mają wyniku wpływu na wynik meczu. No, a cała ta otoczka, która jest wkoło, co daje ci liga w bonusie, nie wiem, materiały, wideo, nie wideo, zdjęcia, kontakt. To jest jakimś dodatkiem, wiadomo. No, liga biznesu z tego tak chciała bardziej wejść w te skróty meczów i tak dalej. Bo w KNBA, no w KNBA znowu mamy tam 80 kilka drużyn było, więc też no 70 skróty, no. Skróty były tam z kolejki, nie wiem, w kolejce było z 8 meczy, 3-7, no bo wiadomo, że jest, nie można wszystkiego wpuścić, prawda? I tak dalej. W lidze biznesu chyba było fajne właśnie to podsumowanie lidera tygodnia i lider tygodnia tam był i chyba no, najwięcej punktów. Coś tak się tam pokazywało. I to też było pokazane, nie? Osobno chyba w Krakowie, osobno tam w Poznaniu, osobno w Warszawie. Tak, i to było z tego jeszcze chyba jeden najlepszy stały jakby polski chłop się daje, żeby... Jakoś tak to było, no. Jeśli chodzi o galę, ty brałeś udział w gali KNBA albo w lidze biznesu jakiejś? W sensie zakończenie sezonu, wiesz, jakaś impreza? Na jednej gali byliśmy jako biało-czarni. Nie pełnym składem, ale byliśmy. Chyba 2 lata temu. Czyli w 5, tak jak na meczu. Tak. Dobra. Teraz zacznijmy powolutku o projekcie tej nowej ligi NBA. Trochę mnie o niego podpytywałeś prywatnie, ale to wiesz. Ale nic się szczególnego nie dowiedziałem, powiem szczerze, że nie wiem. A co wyczytałeś w naszych social mediach? To wyczytałem. Nie zawsze mam czas czytać, nie zawsze mam czas oglądać, ale coś tam oglądałem i widziałem.
i Marcin jest zainteresowany. No, no na pewno social media są bardzo dobrze prowadzone i są na bieżąco wprowadzane. Jest to tak zapowiadane, że każdy czeka z niecierpliwością, że tak mogę powiedzieć, co będzie następnego, jaki będzie następny krok. I jako Marcin, co byś chciał następny krok, żebyśmy zrobili? Czy nie ma tego następnego kroku u ciebie? Nie, to jakiś tam krok jest, no kilka osób już się wypowiedziało, więc nie chcę się powtarzać. Na pewno to 4 razy 12 byłoby fajnym rozwiązaniem, no bo jednak tego czasu do gry by każdy tam miał więcej, prawda? Jeżeli drużyna nie zgłosi 10 osób, no to ci zawodnicy będą mieli szansę tam po prostu dłuższego grania. Moim pomysłem, czyli pomysłem, no po prostu propozycją, wiem, że chyba raczej to nie będzie dane, ale na przykład nie wiem, czy w ligach amatorskich jest 3 sędziów, a w rozgrywkach ligowych pierwszoligowych... Na finałach KNBA w pierwszej lidze jest. Proszę? Myślę, czy kiedyś na finale KNBA nie było 3 w pierwszej lidze, wiesz? Chyba było kiedyś, ale nie dam sobie... Może na finale było, ale... Było na finale chyba kiedyś, tak mi się wydaje, ale pamięć jest zawodna, jak to mówię. No bo tak czasem się mówi, że 2 sędziów to mało, więc takim może rozwiązaniem jakimś byłoby może 3 sędziów, może byłoby lepiej, może byłoby mniej pretensji, mniej takich stykowych jakichś sytuacji, prawda? Okej. A pierwsze logo, które zaprezentowaliśmy, widziałeś? O smokach? Tak, widziałem smokach, no. I co, Marcin będzie zawodnikiem smoków? Nie mam pojęcia, nie mam jeszcze żadnej propozycji. A biało-czarni rozmawiają o opcji gry w tej lidze, czy? Nie, na razie jakoś nie poruszaliśmy tego tematu. Po prostu czekamy na NBA, czy ruszy i w ogóle ruszy, ale jeżeli nie ruszy, to ja bym wyszedł z jakąś tam propozycją i złożył ją kolegom, czy po prostu byśmy, no żeby po prostu gdzieś grać, prawda, żeby coś robić, to co się lubi. Jeśli chodzi o biznes ligę, ty masz jakieś informacje, czy oni ruszają, co się dzieje? Nie, nie mam tam jakichś za wiele informacji z tej ligi też nie. Czy coś tam gdzieś w rubelki ćwierkają, że ma być po prostu połączona pierwsza liga z drugą, czyli nie będzie chyba teraz podziału, tego co gdzieś tam słyszałem, tylko będzie jedna liga. Okej. Okay. Jakiś tam post się pojawił, że niby coś ma ruszać, ale na razie cisza, nic nie wiadomo. Czyli Marcin buduje formę z biało-czarnymi i czeka na start którejkolwiek z lig. Dokładnie. Tak to wygląda, tak? Im więcej człowiek grali, no to jest więcej sportu i ruchu, prawda? Zgadza się. A u was w ogóle, jeśli chodzi o pandemię, to się jakoś odbiło, jeśli chodzi, nie wiem, o zawodników? Nie wiem, ktoś miał czas wyleczyć uraz, a ktoś... Tego co wiem, tam jedna osoba była zarażona, no ale jest wszystko okej, okay, jest na treningach, także... I innych sygnałów negatywnych nie ma. Nie, nie ma. Dobra, tak w ogóle jeszcze miałem Marcin zadać pytanie, bo ty jesteś... Nie wiem, czy widziałeś wcześniejsze jakieś odcinki ze spowiedzi? Tak, tak. Mówię, no na bieżąco staram się oglądać, ale ostatnich chyba 2-3 nie widziałem. Dobra, czyli tak. Widziałeś pierwszego tancerza, bo wiesz jak to jest z koszykarzami. Oni królują no, nie tylko na parkietach boiskowych. I od tego miałem zacząć tą rozmowę. Jednym z nich był Hubert Czepatowski. Drugi był wspomniany dzisiaj Bartek Woźniak. No i muszę to powiedzieć, że trzecim jesteś ty. Czy Marcin jest lepszym graczem na parkiecie do kosza, czy na parkiecie tanecznym? To nie mi to oceniać. Nie mi to oceniać, czy lepiej gram, czy lepiej tańczę. A ty jak czujesz? Czuję się dobrze w tańcu i czuję się dobrze w graniu. Dobra. Ach, petardki z tobą. Pytańko jeszcze takie na zakończenie, tak naprawdę. Liga NBA śledzisz, widzisz, jeśli coś mógłbyś nam podpowiedzieć, czego tobie brakuje, nie chodzi mi tylko, wiesz, statystyki, studio, zdjęcia, cokolwiek, co ci przychodzi do głowy, czego, wiesz, ty może pożądasz, jadąc do pracy albo wracając z pracy wieczorem, przeczytając o sobie, to ja chętnie teraz, wiesz, posłucham i my to zrobimy dla ciebie. To znaczy, no tak jak wspomniałem, no to moim pomysłem jest propozycja może 3 sędziów, ale no pewnie wiąże się to z pewnymi kwestiami, które może nie są konieczne do spełnienia. No ale taka propozycja pada.
jedyna. Na pewno też było fajnym pomysłem właśnie jakieś podsumowanie najlepszego zawodnika, czy nawet wybieranie najlepszej piątki z całej kolejki, bo nie wiem, czy piątki były wybierane. Ale tak jak na przykład... Były kiedyś w studiu komentatorskim, wiesz? Są wybierane, także można coś takiego też wprowadzić. Kiedyś, Marcin, że ci wejdę w słowo, za starych czasów, jak współprowadziłem studio z Dawidem Kuncem, my wprowadziliśmy... Kilka odcinków wygooglowałem i coś tam słuchałem. No to były takie obszerne relacje, sorry, że ci wszedłem w słowo, ale Wiesz co, i kiedyś wprowadziliśmy z Dawidem coś takiego, że osobno robiliśmy piątkę pierwszej ligi, drugiej, trzeciej, chyba i czwartej. To tak jak najbardziej tutaj, wiesz, w zależności, bo do założenia będzie jedna liga na początku, ale myślę, że to jest to do zrobienia. Oddaję ci słów dalej. Że to by było takim ciekawym pomysłem, takie nagrody dla zawodników, wybieranie najlepszej piątki. Plus MVP, strzelec najlepszy, czy nie wiem, punktujący, blokujący, asystujący, żeby nie był na przykład wybierany tylko najlepszy punktujący, ale wybierany z całej kolejki najlepszy punktujący, blokujący, asystujący, przechwytujący. A ty wypowiedziałeś się w naszej sądzie jeszcze 4x12, wolisz grać, czy wolisz skillsy, konkursy w przerwie? No mówiłem tutaj, że to posłuchaj pomysł 4x12 był dla ciebie dobrym rozwiązaniem. No bo na pewno nie każdy w tych konkursach mógłby brać udział, nie wiadomo jakie to były tam kwestie wybierania ludzi do tych konkursów, więc takie 4x12 byłoby dobrym rozwiązaniem dla wszystkich uczestników. Ja będę miał jeszcze jedno pytanko dla ciebie w formie zagadki, ale teraz zabawimy się jak w milionerach, 3 koła ratunkowe. Oddaję ci głos, jak chcesz możesz mi zadać 3 pytania. Jak nie masz, to ja mam dla ciebie od razu zagadkę. No, a jak ja ci zadam 3 pytania, to i tak będzie pytanie do mnie, tak? Będzie, no. Nie, ale na przykład to, co przed chwilą mówiliśmy, jak podsumowywałeś z Dawidem te kolejki, dlaczego to się, nie wiem, w pewnym momencie skończyło na przykład. W sensie, czemu nas nie było później w studiu komentatorskim? Na przykład, dlaczego to studio zostało... To jest pytanie do włodarzy Ligi KNBA. No, tak jak wspomniałem, płynnie przejął to Adi Boyk. Bo to jest prawdziwa odpowiedź na to jakby pytanie, nie? Rozumiem. Pierwsze mamy. Drugie kiedy zatańczymy? Na którym parkiecie? Bo na boiskowym wczoraj. Na boiskowym wczoraj. Na parkiecie tanecznym to na razie nie ma gdzie. Myślę, że jest szansa w jakimś czasie niedługim. No. Trzecie? Nie, taką nadzieję. Trzecie, nic mi nie przychodzi do głowy. To ja mam dla ciebie taką formę pytania, zagadki, a może takiego bardziej jednak połączenia tego, bo jak sam powiedziałeś, 4x12 to mogłoby być coś, co zaciekawi. No jest to swoiste nawiązanie, tak, i zaczerpnięte z NBA. Jest jeszcze coś, czym się różni dla ciebie Liga NBA od Ligi w Europie, FIBA i tak dalej? Bo jak cię widzę, że kamera wie, bo się wyrywa do odpowiedzi, a ty wiesz? Jaka jest różnica pomiędzy ligą NBA a Euroligą? Jeszcze, bo gramy tu 4x10, tam 4x12, no. No jest. No jest jeszcze druga taka, dość mocno związana z przebywaniem, podpowiem ci, zawodnika na parkiecie. I nie chodzi mi tu o błąd 3 sekund w obronie. Dobra, podpowiem ci, bo bardzo mocno to rozważamy u siebie. Czy dla ciebie to byłoby dobre rozwiązanie, że w tej lidze NBA nie spadałoby się za 5 fauli z boiska? Czyli byłoby 6 przewinień i wtedy... Jest to bardzo możliwe, no. No jest to jakiś na pewno... Jest to coś też nowego, no bo w większości lig spada się za 5 przewinień. No są zawodnicy, którzy na pewno mocno bronią i czasem jak mają już ten czwarty faul. Zwłaszcza, że jeśli byśmy grali dłużej, nie? Jeśli byśmy grali dłużej, to... Jest takie też rozwiązanie, bo tych jest dodatkowo 8 minut, prawda? Też. Dokładnie tak. I co? Zainteresowany? A może zrobicie inaczej, nie na wzór NBA, tylko zrobicie 7 przewinień. Ale nie, to już by było pewnie... Marcin, ja się boję, że ty wtedy byś, wiesz... Ale jeżeli chodzi o mnie, moja obrona jest różna. Sam wiem o tym, ale 5 fauli rzadko łapię. No ale mówię dla zawodników grających mocno w obronie, agresywnych, to na pewno jest to jakieś dobre rozwiązanie, te 6 przewinień.
Kolejny plus dla pomysłodawcy. Czyli już coś ode mnie wyciągnąłeś. Przygotowałeś trzecie pytanie? Nie, no nie ma trzeciego. Nie ma. Skończyło się na dwóch. Jak będziesz miał trzecie, to napisz proszę u nas w komentarzach. Albo teraz czekaliśmy na pytania do Michała Szewczyka. Niedługo będzie osoba z KNBA, ale bardzo mocno związana z social media o koszykówce. Chyba mocno o NBA u mnie, to mam nadzieję, że wtedy się tam wyświetlisz z zadanym pytaniem. Jako to trzecie zaległe zadanie dla ciebie będzie. No rozumiem, no NBA jest teraz na topie, tak, ale ja, no, dla mnie naprawdę, mhm, ja wolę oglądać Euroligę i europejskie kluby, no bo jest jednak... A jest... No, no, jest poziom ponad wszystko, ale Euroligę się fajnie ogląda, jest tam to bardzo ciekawe i zacięte mecze. A jest ulubiony zespół w Eurolidze? W Eurolidze? No. W Eurolidze... Nie mam tam jakiś za bardzo tak. Zawodnik? Ja jestem wierny dalej Chicago Bulls, mimo że po tych sukcesach już takich nie było, ale zostałem wierny przy nim. A ten ulubiony? A ten ulubiony chyba, no, chyba Milan. Dinsy Milan. Ale z Ibrahimowiczem? Nie, no Ibrahimowicz, a ten Milan, a tu jest temat Milan teraz. No. A powiedz, zawodnik jest? Zawodnik? No. Bo tam w tym Milano jest kilku takich strzelców, wiesz. No Sergio, no Rodriguez, no, jest dobrą jedynką. Strzelców jest kilku, no jest. Ale jest jakiś zawodnik ulubiony, niekoniecznie z Milano. Ja teraz Lundberg poszedł za Stalu do CSKA. No nawet chyba, nie wiem, dzisiaj chyba będzie debiut, nie? Grają o 20, no. No właśnie. Czy ja lubiłem tego, Milosza Teodosicia, ale on już nie gra teraz w Eurolidze. On był, no, fajny. Ale to strzelec nie jest. Myślałem, że jakiegoś strzelca szukasz. Strzelec, no to ten na przykład. Larkin jest fajny. Ale to też taka jedynko-dwójka, no. No, to strzelców. Myślałem, że mi tu sypniesz jakimś takim, wiesz, typowym strzelcem. Typowy strzelec. Może być Adam Waczyński. Ale Adam Waczyński nie gra w Eurolidze, prawda? No nie gra. Nie, no Adam Waczyński jest dobrym strzelcem. Jest dobrym strzelcem, dobrze. Ale jest, co, jest ten strzelec w głowie? Nie, nie ma. Jest w ogóle ktoś taki, na kim się wzorujesz? To znaczy... No, czy ten wzoruję. Reggie Miller znowu ci w głowie siedzi? No Reggie Miller był fajny, no, no ale to się nie da, prawda, wzorować na nim. Nie, nie oglądałem filmików jego i nie wiem, jak on wychodził w powietrze, jak ta ręka jego była ułożona i tak dalej. Nie, to po prostu... A ty smarowałeś też ręce talkiem? Nie, nie smarowałem. Ja pamiętam finały któregoś roku i tylko jak on tam talk i dziękuję. Mówię, nie, nie, takich rzeczy nie było. Nie było? Nie, czy, było. Czy w Przemyślu nie było talku? W Przemyślu talku nie było. W Przemyślu kilku zawodników wypłynęło, nie? A, no to na pewno, to już, jeśli chodzi o Podkarpacie, to już miałem dwie osoby przed tobą bodajże i... No tak, tylko szkoda, że taki klub teraz po prostu, no tak jakby go nie ma, nie? Są tam jakieś grupy tylko młodzieżowe, ale już nie pod nazwą Polonia Przemyśl. Ale na Podkarpaciu, co by nie mówić, są inne, dość mocne. No inne kluby są, zgadza się. Dość mocne, nie? Jak no, można powiedzieć, takie województwo nie najbogatsze, choć bardzo rozległe terytorialnie, no, ta koszykówka istnieje cały czas, może nie na tym poziomie, tak jak mówisz, co kiedyś. Bo jeszcze nie tak dawno był taki cudowny trener i Siarka Tarnobrzeg w Ekstraklasie, to wiesz. No zgadza się, Siarka, później był, znaczy Znicz był Siarka, najpierw była Polonia, później był chyba Znicz i Siarka. Nie? Tak jest. Teraz, no Krosno było, ale spadło. Tak, a od kilku lat Łańcut się stara. No tak, tak. No ja pamiętam jeszcze takie czasy, że jak się chodziło na mecz, to trzeba było iść dwie godziny przed meczem, żeby mieć miejsce stojące. Miejsce stojące? A jaka no, pojemność tak wtedy w ogóle w Przemyślu była? Pali i ludzi. Ta hala jest chyba na 1500, jeżeli się nie mylę. Bo ale wy się wcisnęliście pewnie w trójkę. Nie, no ale tam nawet są jakieś tam mecze skróty tych finałów z Mazowszanką, to jeżeli ktoś chce, może sobie wygooglować na YouTubie, no to ta hala naprawdę w każdym możliwym miejscu byli ludzie. Czyli pękała w szwach. Pękała w szwach, dokładnie tak, tak było. Może te czasy wrócą, chociaż teraz ty związany z Krakowem, to ja nie wiem, czy nie lepiej, żeby może tu u nas coś... Znaczy w Krakowie też moim zdaniem byłyby szanse, nie, na jakąś drużynę ekstraklasową, ale niestety jest... No Wisła jest w pierwszej lidze, ale teraz mam też jakieś kłopoty finansowe. No, tak. No i myślę, że może Agiek powalczy coś w barażach i też jest w stanie w tej pierwszej lidze być. Mhm. Ale pewnie, żeby być w ekstraklasie, trzeba no, dobrego sponsora na pewno. Bo teraz bez pieniędzy to ciężko na pewno. Dokładnie. Prawie jak w sporcie amatorskim.
to też jest prawda. Biało-czarni mają budżet? Na treningi mają. No. Na wodę? Na wodę jest. Masażystki? Są. Tancerki są. Po tych słowach zostaje nic innego, jak tylko życzyć mi, żeby biało-czarni z tego 1-1 zrobili to magiczne 3-0 i weszli do trzeciej ligi. Tak, no myślę, że jest. No nie tylko moim celem, ale kolegów z drużyny też jest. Bo myślę, że w trzeciej ligi moglibyśmy grać. No to jest wiadomo, że trzeba troszkę szerszą kadrę, a nie zawsze. No wiadomo, kontuzje, wyjazdy i tak dalej. To jest mocna deklaracja, że biało-czarni, jeśli KNBA wróci, walczą o tylko awans? Walczą, a to z tej walki wyjdzie, to zobaczymy. Marcin, dziękuję za rozmowę, bo wieczór jest, idziemy oglądać w takim razie to CSK. Dziękuję za rozmowę jeszcze raz i życzę tak naprawdę szczerze całkiem, żeby to biało-czarni wrócili do trzeciej ligi. No dzięki, ja też życzę w ogóle wszystkim, żebyśmy w ogóle wrócili do normalności i mogli uprawiać sport i robić to, co lubimy. I tym miłym, pozytywnym akcentem zakończmy. Tak, dzięki za rozmowę.